Witam Państwa ponownie, dobry wieczór. Stowarzyszenie Rowerowy Poznań chce otworzyć się na nowe pokolenia mieszkańców i mieszkanek oraz podążać za potrzebami wynikającymi ze zmian klimatu. Pomóc ma w tym nowy prezes, który m.in. chce rozbudować kadry tego ruchu społecznego i współpracować też ze środowiskiem akademickim. Tadeusz Mirski jest moim gościem. Dobry wieczór, witam Pana. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Chciałabym zapytać się Pana na początek, jaką ma Pan wizję Stowarzyszenia Rowerowy Poznań? Co, jak ulepszyć? Co sprawić? Co poprawić? Jak wpłynąć na ten ruch rowerowy w Poznaniu? My jako Rowerowy Poznań bardzo mocno jesteśmy pasjonatami Poznania, pasjonatami miasta jako takiego i czujemy w sobie taką misję, żeby dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, zaangażowaniem w tym, żeby nasz Poznań był miastem dobrym do życia. Więc chcielibyśmy, żeby Poznań był takim liderem w skali Polski, żeby zwiększać udział ruchu rowerowego, bezpieczeństwo na drogach, żeby podnosić jakość życia, jakość wspólnej przestrzeni i budować taką zaangażowaną społeczność. I jeśli chodzi o nasze działania, oznacza to, że z jednej strony jesteśmy organizacją ekspercką, która dostarcza swoją wiedzę i pracę wielu zaangażowanych osób, a z drugiej strony jesteśmy animatorami takiej społeczności rowerowej, organizujemy różne wydarzenia, prowadzimy edukację, jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych i myślę, że ta rola związana z animacją społeczności poznańskiej będzie pewnie w najbliższym czasie rosła, dlatego że Urząd Miasta, miasto jako takie, wzmacnia się pod względem takiego profesjonalizmu swojej pracy, ma silne kadry, więc w tym momencie już ta nasza rola pod takim kątem wsparcia technicznego jest coraz mniejsza, bo ta wiedza w urzędzie już jest i z dużą przyjemnością to mówię. To wasz były prezes Andrzej Janowski, który teraz rzeczywiście w Zarządzie Dróg Miejskich będzie waszą wizję tam przekazywać, no bo w końcu od was się wywodzi. A chciałam pana zapytać, co pan myśli, jak pan słyszy od różnych mieszkańców, że właściwie prezydent Jaśkowiak myśli tylko o rowerzystach. Rzeczywiście tylko oni są dla niego ważni. To widać tak na co dzień, poruszając się po mieście, czy trochę się pan uśmiechnie? Myślę, że te zmiany są niezależne od prezydenta Jaśkowiaka, że to jest tak naprawdę element takiej szerszej odpowiedzi na te wyzwania, które przed którymi stajemy w Poznaniu i w ogóle w skali świata w tej chwili, więc nawet nie jest tu bezpośrednio potrzebne zaangażowanie prezydenta Jaśkowiaka, dlatego że po prostu to są zmiany nieuniknione. Te wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, czy przejawiające się takimi lokalnymi zmianami pogodowymi, to, że zmieniają się potrzeby społeczne, tak? Zmiana podejścia do zdrowia, do bezpieczeństwa, sposób korzystania z miasta. Wydaje mi się, że rower jest taką częścią tych zmian i dobrą odpowiedzią na wiele wyzwań, więc niezależnie od tego, jakich mielibyśmy urzędników na czele, czy władze polityczne, to te zmiany by zachodziły. Natomiast mogę rzeczywiście przyznać z uznaniem, że w ciągu ostatnich lat przestaliśmy się oglądać na jakiś Wrocław czy Gdańsk, bo przecież tak było w przeszłości. W tej chwili sami jakby jesteśmy tym kierunkiem, na który patrzą inne polskie miasta. No i to jest dla nas pewna duma, że ta wiedza u nas jest, że możemy edukować innych i możemy podnosić jakość życia w Poznaniu. I na co dzień na ulicach Poznania to naprawdę widać, że to, co zaplanowaliśmy te parę lat temu, naprawdę się spełnia. I ta jakość życia, mam wrażenie, że jest coraz lepsza. Bo Poznań rzeczywiście ma wieloletni plan na rozwój sieci dróg rowerowych w mieście. Pytanie, myśli pan w tym momencie, ten plan jest wystarczający, czy tutaj te wyzwania, o których pan powiedział, sprawią, że no, trzeba będzie myśleć trochę szerzej jednak? No, każdy plan ma swoje ograniczone etapy czasowe i z pewnością
po nim przyjdzie pora na to, żeby go zaktualizować, żeby uzupełnić o kolejne rozwiązania związane z tym, w jaki sposób rozbudowuje się miasto. Niemniej trzeba przyznać, że ten ostatni program rowerowy był przygotowywany w bardzo profesjonalny sposób, w oparciu o te kluczowe generatory ruchu, oparty o plany rozbudowy miasta, więc w tej bieżącej perspektywie no jest to jeden z takich wyróżniających się dokumentów pod kątem tego, jak zarządzać tą zmianą. Bo ważne jest to, że ta sytuacja finansowa równocześnie miasta no wcale nie jest taka dobra i to nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na budowę rowerowej trasy wszędzie tam, gdzie byśmy chcieli. Pod tym kątem technicznym no jednak jest to rozciągnięte w czasie. Natomiast program wskazuje nam dokładnie, gdzie, jak wybudujemy drogę dla rowerów, ta zmiana będzie najszybciej, gdzie pojawi się najwięcej przejazdów rowerowych i najwięcej osób będzie mogło się przesiąść na rower i bezpiecznie dojechać do pracy, do szkoły, na zakupy, czy żeby skorzystać z różnych usług w centrum. Mhm. A będzie pan współpracować też z gminami ościennymi, bo rzeczywiście rowerzysta, kiedy porusza się po mieście, to czasami chce gdzieś wyjechać poza i tutaj te szlaki są bardzo ważne, a to różnie jest poza Poznaniem z drogami rowerowymi. Tak, no przyznam, że jeśli chodzi o te gminy dookoła, no to są, no trzeba przyznać, no kilka sporych kroków za Poznaniem i no tego know-how, które już mamy w Poznaniu, niekoniecznie wykorzystują. Warto wiedzieć, że na przykład kiedy Poznań przyjmował swoje standardy techniczne, zadbał o to, żeby licencja na te standardy była dostępna również dla gmin w ramach Metropolii Poznań, żeby one mogły korzystać z tego za darmo. No i tymczasem no do dziś się to nie dzieje. Takim negatywnym przykładem jest trasa do Koziegłów, gdzie w momencie, kiedy przekraczamy granicę miasta, nagle ta porządna asfaltowa trasa zmienia się na kostkę betonową. I podobnie jest w innych miejscowościach, tak, gdzie bardzo popularną trasą za miasto jest na przykład trasa do Wielkopolskiego Parku Narodowego, ale tam jak już mija się autostradę i trafia się do Lubonia, no to jest to zupełnie inny świat niż u nas na przykład na Dolnej Wildzie, która wyprowadza tę trasę od samego centrum. Tak? Nagle się pojawia ta nierówna kostka, konieczność zjeżdżania na bardzo ruchliwą jezdnię, jakaś fatalna sygnalizacja, problemy z szerokością, jakimiś przeszkodami na trasie. No, Poznań już takich rzeczy nie robi i dba o to, żeby tak ważne trasy wyglądały dużo porządniej. Podobnie w skali całego województwa mamy tutaj takie zaległości i no, trzeba przyznać, że jeśli chodzi o województwo, no to możemy tylko patrzeć za tym, co robi Pomorze Zachodnie, co robi Małopolska, nawet Dolny Śląsk, gdzie jakby już o ruchu turystycznym rowerowym myśli się w zupełnie inny, taki bardziej biznesowy sposób. No i u nas nie ma żadnych takich porządnych tras, że to w dużej mierze są takie błotniste, piaskowe trasy, dobre jak jest ładna pogoda, ale no tak, żeby ludzie masowo przyjeżdżali specjalnie do Poznania i Wielkopolski z tej okazji, no to już niekoniecznie, tak, że to już trzeba bardziej zahartowanych osób. No a tymczasem byłaby ogromna możliwość, jakby Wielkopolska ma bardzo wiele do zaoferowania i pod kątem rowerowym ma gigantyczne możliwości, ale nie są one wykorzystywane. I co gorsza, to jest nie tylko kwestia tego, że te trasy nie są budowane, ale nawet nie ma dobrych planów, gdzie to będzie się sprawdzało najlepiej. Więc tutaj jakby jest zdecydowanie żółte światło. Jest sporo do zrobienia, to prawda. Tadeusz Mirski, nowy prezes Stowarzyszenia Rowerowy Poznań, był moim gościem. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję również. Miłego wieczoru. Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę wracamy. Do zobaczenia.